tym odcinku zobaczycie dwie ciekawostki. Pierwsza to duch, który znajduje się na bagnach, a druga ciekawostka to UFO, które można zobaczyć ze szczytu pewnej góry. Cześć wszystkim, to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym, tak jak mówiłem na wstępie, pokażę wam dwie ciekawostki. Pierwsza ciekawostka, jaką wam pokażę, to drugie UFO. Nie to, co było w tym takim starym domku, tylko UFO, które można zobaczyć ze szczytu pewnej góry. Na razie odkryliśmy dwa takie statki kosmiczne. A druga ciekawostka to duch, który znajduje się na bagnach i który tam straszy miejscowych ludzi. Jeszcze tak na wstępie tego filmu chciałbym was poinformować o jednej rzeczy. Mam nadzieję, że nie będziecie mieć mi za złe, że tak przedłużam wstęp tego filmu, ale jest to dla mnie naprawdę niezwykle ważne. Tam na dole w opisie macie linki do wszystkich materiałów z Red Dead Redemption 2 na tym kanale, w tym także do innych ciekawostek. Dlatego wam o tym mówię, no bo ostatnio na kanale znowu są jakieś problemy z zasięgami. Niektórzy z was się też skarżą na niedziałający dzwoneczek. Ja już kiedyś taki problem miałem na YouTubie, na 5 lat swojego YouTubowania taki problem miałem w tym roku w maju albo czerwcu, nie pamiętam dokładnie, który to był miesiąc, ale było naprawdę bardzo kiepsko. Później miałem najlepszy okres na te 5 lat swojego YouTubowania i teraz znowu jest kiepsko, czyli ogółem jest taka huśtawka. Ja pisałem w tej sprawie do YouTube'a i mi po prostu powiedzieli, że jest to wina algorytmu, dopasowywania materiałów, polecania tych materiałów, że algorytm jeszcze nie jest do końca sprawny, że się uczy. Mówili, żebym po prostu robił swoje, że może z czasem się poprawi. No oczywiście robię swoje, wrzucam te materiały, ale tak kontrolnie przypominam wam o tych odcinkach, do których znajdziecie tam link w opisie. Możecie jeszcze tak kontrolnie zrestartować dzwoneczek, jeżeli komuś z was powiadomienia nie działają. Czasami to pomaga, a my już będziemy przechodzić do pierwszej ciekawostki. To zaczynamy od drugiego statku UFO, który znajduje się w tej grze i możemy go dostrzec ze szczytu Montshan. Statek pojawia się jeden jedyny raz i jeżeli raz się pojawi, no to już raczej go ponownie nie zobaczycie. Pojawia się punktualnie o 1 w nocy na niebie i zawiśnie na kilka sekund, a następnie odleci. Statek jest bardzo podobny do tego pierwszego, ale no nie znajduje się w tej samej lokalizacji co poprzedni. Poprzednia lokalizacja była w całkiem innym miejscu, to jest inna strona góry, także albo jest to ten sam obiekt, tylko w innej lokalizacji, albo po prostu drugi osobny statek UFO. Jak widać, Rockstar bardzo lubi te motywy, no i szczerze, no nie zdziwię się, jak zobaczymy ten statek ponownie w innej lokalizacji. No i myślę też, że warto zwrócić uwagę na to, że akcja gry rozgrywa się końca XIX wieku, no a w tych czasach dyskusje o UFO stawały się coraz bardziej powszechne, no a świadków na rzekome istnienie takich obiektów było coraz więcej, więc Rockstar chyba nie mógł się powstrzymać od umieszczenia tego typu obiektu w świecie Red Dead Redemption 2. Druga ciekawostka to duch, który znajduje się na bagnach. Bagna to jest bardzo tajemnicze miejsce w tej grze, które zamieszkuje cała masa dziwaków i można tutaj znaleźć naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, ale część z nich zostaje wam na inny odcinek ciekawostek. W każdym razie w tej lokalizacji w nocy możemy usłyszeć cichy, damski, niepokojący głos, który dochodzi gdzieś z bliska, ale naprawdę bardzo ciężko zlokalizować dokładne źródło, skąd ten głos pochodzi. Dodatkowo sprawę utrudniają krokodyle, które, no że tak powiem, z chęcią by sobie tutaj zrobiły z nas kolację. Ale pierwszej nocy nie udało mi się zlokalizować źródła, ale drugiej ukazała się postać, która była bardzo podobna do tej z GTA 5, którą teraz widzicie na ekranie, a rzeczy, które możemy usłyszeć, mogą wskazywać na to, że kobieta ta została porzucona przez kochanka na rzecz innej kobiety, ale ciężko powiedzieć, co dokładnie się stało, że ta osoba straciła życie, więc teorię piszcie w komentarzu, a najlepszym osobom przypnę serce. A jeżeli chodzi o ten materiał, to już właściwie tyle. Jeżeli wam się podobał, to zachęcam was do pozostawienia łapeczki w górę. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, podobają ci się materiały, dobrze się tutaj czujesz, to zachęcam również do zostawienia subskrypcji tam na dole. No my widzimy się w kolejnym materiale, także do zobaczenia wszystkim, cześć!